Dlaczego Valve nic nie robi? Jest to pytanie, które każdy z nas sobie zadaje. Szczególnie dzisiaj, kiedy ich gry stają się coraz większym zmarnowanym potencjałem. W tym filmie wam na to odpowiem i uprzedzam, że może was to strasznie zirytować, szczególnie jeżeli jesteście fanami ich gier. Więc zastanówcie się, czy chcecie znać prawdziwy powód, bo osobiście, wiedząc o realiach tej firmy, po prostu czuję ból. I oczywiście, powiedzenie, że Valve nic nie robi, jest nieprawidłowym stwierdzeniem, ponieważ robią coś, ale nie to, co byśmy chcieli. Postanowiłem zrobić o tym film, ponieważ większość osób nie wie, dlaczego to wszystko tak wygląda w związku z grami jak Team Fortressem 2, Dotą 2 czy CSGO. A więc nie przedłużajmy dłużej i odpowiedzmy sobie na pytanie, dlaczego Valve nie rusza już Team Fortressa? Gra jest w okropnym stanie, grę męczą niszczące rozgrywkę bugi, exploity, wiele broni źle zbalansowanych oraz tryb swobodny męczony jest przez cheaterów i cheatboty. Co oczywiście ostatnimi razy się tylko pogarsza. Sam tryb swobodny został wprowadzony w 2016 roku, usuwając tym znacznie lepszy system znajdowania meczów, czyli pubów. I zrobiono to w celu zmodernizowania TF-a. No i wprowadzono przy tym tryb competitive, który nie robi żadnego sensu. Tryb rankingu jest tak zepsuty, że po pierwszych grach otrzymałem prawie najwyższą możliwą rangę, a ja grać nie umiem. Tak więc, gdzie są aktualizacje? Wielu z was może powiedzieć, że nie opłaca się pracować Valve nad TF-em, ponieważ jest to gra umierająca i nie ma tylu graczy, co inne gry. Ale absolutnie nie o to chodzi. Team Fortress 2 to strasznie popularna gra. Ma teraz więcej graczy niż kiedykolwiek przez swoje 13 lat istnienia. I co chwilę przebija kolejne rekordy graczy. Gra, która codziennie ma co najmniej 100 tysięcy graczy, na pewno nie jest martwa. Jeżeli zobaczycie ranking gier, to TF znajduje się w top 10, z czego za top 10 liczba graczy w grach spada drastycznie. Idąc już do numerów typu top 30, gry te posiadają 28 tysięcy graczy, tak mniej więcej na głowę mówiąc, z czego 10 miejsc dalej mamy już po 10 tysięcy graczy. Nawet nowe tytuły nie mają takich graczy, jak ta stara, zepsuta gra z 2007 roku. Więc jeżeli piszesz, że TF jest martwą grą, to jesteś albo głuptaskiem, albo siedzisz pod kamieniem i nie masz pojęcia, jak działa scena gamingowa. Każdy większy publisher zabiłby za tak duże ilości graczy i praktycznie każda duża firma robiłaby do tej gry tygodniowe update'y. Owszem, CSGO i Dota 2 są znacznie popularniejsze, ale wiecie co jest najśmieszniejsze? Te dwie gry również ignorowane są przez Valve. Devsi po prostu mają na nie wywalone. CSGO również cierpi na brak aktualizacji, w tym ma od jakiegoś czasu zepsuty balans, czego Valve nie chce naprawić. A w Docie 2 również jest podobny problem, gdzie balans jest tak okropny, że gracze błagają Valve o to, aby coś zrobili. Nie jestem graczem Doty i nie znam się ani trochę na tej grze, ale jeden z graczy mi powiedział, że Valve po prostu ostatnio wprowadził jakiś zestaw kosmetyków albo coś w tym stylu o wartości 400 dolców. No, to takie typowe w związku z tą firmą. Patrzcie, jak ogromne są te gry. CS to jedna z największych gier e-sportowych, którą każdy zna i Valve ta gra nie obchodzi. Dziwne, prawda? Tutaj nie chodzi absolutnie o pieniądze. Rzecz w tym, że osoby stojące na szczycie Valve nienawidzą wracać do starych projektów. Uważają, że trzeba robić cały czas coś innowacyjnego, pracować nad rewolucyjnym sprzętem i grach, które również zostaną porzucone po wyjściu. Sami musicie przyznać, że Valve robi genialne gry. Każda ich wydana gra to na swój sposób arcydzieło. No, oprócz Ricocheta. A taki artefakt, chociaż że mało lubiany, to wciąż jest wspaniałą grą, która wyszła w złym momencie. Powiedzmy, Half-Life Alyx to gra, która ma już rok. Uznawana jest za najlepszą grę VR, która kiedykolwiek wyszła. Czy wiecie, że Valve obiecało opublikować z nią wszystkie narzędzia publicznie, aby ludzie mogli z nich korzystać? Co zrobili? Ale do tego dnia nie wypuścili wszystkich funkcji, które obiecali. Są one niepełne. I jak na razie nie ma o tym ani widu, ani słychu. Można powiedzieć, że to przez pandemię, która odwróciła wszystko do góry nogami, ale stawia to Valve w okropnym świetle. Jestem przez to w stanie rzec, że Valve to okropna firma ze względu na to, jak jest prowadzona i przez kogo. W Valve pracują jedne z największych mózgów na świecie, najlepsi programerzy i artyści, których potencjał się marnuje, ze względu na to, że Valve anuluje większość swoich projektów i nie pozwala pracować ludziom nad czymkolwiek im się podoba. I jest to coś, w co wiele osób wierzyło i kiedyś na pewno tak było. Dzisiaj jednak się to stanowczo
zmieniło. I możecie mówić sobie, ale hej, to jest super robota, siedzisz cały dzień, nic nie robisz i dostajesz kasę. Jeżeli masz pasję, jesteś artystą, to nie jest to nic dobrego, uwierzcie mi. Będąc taką osobą, chcesz coś tworzyć. I kiedy jesteś ograniczany, to jak możecie zobaczyć, to większość osób po prostu wychodzi z Valve. Znaczy większość. Wychodzą osoby, które po prostu chcą osiągnąć coś większego, niż mieć po prostu pieniądze za nic. Te osoby chcą być z czegoś znane. Ale no, dzisiaj jednak się to wszystko zmieniło. Ostatnia gra multiplayer od Valve wyszła w 2013 roku. Była to Dota 2. Nie liczymy oczywiście artefakta, ale oprócz tego wyszedł Half-Life Alyx, D-Lab oraz Dota Underlord. Z czego w tle pracowali jeszcze nad setką innych gier, których postanowili nie wydać, skrepując je na zawsze. I to właśnie, jak wspomniałem, przez osoby rządzące Valve. Są to boomery, nienawidzę tego stwierdzenia, które mają kompletnie w dupie swoich graczy. Nie obchodzą ich nawet swoi pracownicy. I nie wchodzi w ten skład Gabe Newell. Gabe to tylko ikona i reprezentant tej firmy. On nią nie kieruje od bardzo dawna. I to nas kieruje do tego samego punktu. Liczy się dla nich tylko innowacja i boją się robić inne rzeczy. Half-Life Alyx prawie został anulowany jak każda inna gra. To dlatego, że nie była wystarczająco dobra w ich oczach. I to jest właśnie ich nastawienie. To jest cud, że ona w ogóle wyszła. Wyobraźcie sobie, co gdyby Valve postanowiło również wydać inne swoje gry. I to w sumie samo za siebie tłumaczy, dlaczego Valve nie pracuje nad Team Fortressem 2. Nie widzą w tej grze innowacji, więc mają ją głęboko gdzieś. Wiecie, jak mnie to boli, czym ta gra mogła być? Ile zmarnowali tym wszystkim potencjału? To mogła być bez problemu gra stojąca w top trójce. W Valve pracuje wielu pracowników, którzy kochają TF-a. Jest to ich pasja. Niektórzy powiedzieli, że nigdy tej gry nie zostawią. Na przykład Jill, który pracował nad nią od chyba 2012 roku. Ale ci ludzie zostali odsunięci od gry siłą. Z tego, co mi wiadomo, to co jakiś czas robią zebrania, w którym każdy składa raport, nad czym pracował i co to osiągnęło. Jeżeli ktoś zmarnuje czas, to zostanie wyrzucony ze swojego stanowiska. A Team Fortress 2 uznawany jest za marnowanie czasu. Ale nie było tak zawsze, rzecz jasna. Do tego doprowadziło to, co działo się z grą od 2015 do 2017 roku. W tym przedziale czasu Valve wprowadziło jedne z najgorszych funkcji zmian w historii gry w celu zmodernizowania jej i wprowadzenia jej w scenę competitive. Co się nie udało? Oczywiście. Dlatego, że pracownicy wydali kilka zepsutych funkcji jak casual, competitive, bez podstawy, znerfili wiele broni tak, że nie da się ich używać, kompletnie zepsuli styl graficzny przez niektóre kosmetyki i zrobili po prostu twarz Pikachu, że graczom się to nie podobało. Co następnie doprowadziło do tego, że gra została uznana za nieopłacalną do pracy. To wszystko, co się stało, to wina Valve, ponieważ nie mają wystarczająco dużej siły roboczej, chociaż że mają biliony euro czy dolców. Są jedną z najbogatszych firm na świecie i nie chcą zatrudnić ludzi do osobnych teamów gier. Wyobraźcie sobie, jakby team TF-a miał stałe 30 pracowników przez te lata, a nie mieszane liczby jak 2, 3 czy 15 przez jakiś okres miesiąca czasu. Więc za to wszystko możecie podziękować ludziom, którzy kierują Valve. Aby ten odcinek urozmaicić, powiem wam, co miało wyjść do gry, co nigdy niestety nie ujrzało blasku dnia. Aktualizacja MVM, aktualizacja szpieg kontra inżynier, heavy update, więcej budowli dla inżyniera, nowy sprzęt i pułapki dla szpiega, ogromna ilość broni dla wszystkich postaci, komiksy, serial animowany, damskie wersje postaci oraz dziesiątki gotowych aktualizacji społeczności i wiele, wiele innych rzeczy. Czy wiecie, że społeczność zrobiła paczki naprawiające praktycznie całość gry i Valve nie chce ich nawet zaimplementować? Co ciekawsze, chociaż że zrobione one zostały dla TF-a, to wykorzystane zostały w Docie 2. What? Okej. Okay. W sensie, dobrze, że te paczki znalazły zastosowanie u Valve, ale szkoda, że nie zostały użyte tak jak, wiecie, ich autor chciał. Wiecie, powiedzmy, co się teraz w grze dzieje z cheaterami, co nie? Czy wiecie, dlaczego w ogóle Valve próbowało pozbyć się tego problemu? Tylko dlatego, że w pewnym czasie cheatboty zaczęły wspomnieć w grze linkami do dziecięcej pornografii, o czym chwilowo na mediach zrobiło się bardzo głośno, przez co na szybko odebrali nowym graczom możliwość pisania i ułatwili po prostu wyrzucanie cheaterów. Zrobili to dlatego, aby wyglądało, jakby coś robili. Gdyby nie podjęli się jakiejkolwiek akcji, to mieliby przez to spore problemy prawne. I oto, moi drodzy, są dzisiejsze realia Valve. I to właśnie dlatego nasze ukochane gry wyglądają tak, a nie inaczej. Prawda jest taka, że nawet firmy jak EA zajęłyby się lepiej TF-em niż Valve. No, to teraz napiszcie w komentarzach, jak się z tym czujecie. Bo ja okropnie. Żyjcie to ból. Dziękuję za uwagę i widzimy się w następnym filmie. Shoutout dla ultra wspierających. Jednolity. Mr. Bread.